Nazywam się Marek Zywert, jestem współzałożycielem, współtwórcą serwisu FunnyMoney.pl, a dzisiaj mamy tutaj z nami Michała Serwińskiego, człowieka doświadczonego w fundraisingu, w różnych organizacjach, doświadczonego w technologiach i pewnie jeszcze w paru innych tematach, których może sam już powiesz. Oddaję głos Michałowi. Cześć, witajcie serdecznie, witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tu mogę być. Po pierwsze, dzięki Marek za zaproszenie, bo jeszcze nigdy nie miałem okazji być tutaj na webinarium w Funny Money, a znamy się z Markiem, jejku, mnóstwo już lat i też wiele osób, z którymi gdzieś współpracuję albo spotykam się na szkoleniach, korzysta z Funny Money, więc cieszę się, że ja tutaj mogłem dzisiaj do Was zawitać. Przed nami jakieś 45-50 minut mojego gadania, no bo taka formuła, ale też chciałbym Was na bieżąco o różne rzeczy pytać i bardzo bym Was prosił, żebyście wypytali mnie. W związku z tym, jeśli poczujecie w danym momencie, że jakaś rzecz Was nurtuje albo chcecie o nią dopytać, proszę zadajcie te pytania, wtedy Marek ma tutaj jako gospodarz władzę, żeby to pytanie albo wrzucić od razu na warsztat, albo zachować je na zakończenie naszego spotkania. Mam nadzieję, że będę potrafił na te pytania Wam odpowiedzieć, a przede wszystkim, że te treści, które przygotowałem dla Was dzisiaj na temat budowy apelu fundraisingowego, tego w jaki sposób prosić, Wam się przydadzą w codziennej pracy i w waszych działaniach w organizacjach. Spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o tym, jak prosić, jak budować apel do darczyńców. To jest jedna z ważniejszych umiejętności, tak sobie myślę, rozmawiając z organizacjami. Bardzo często ja sam też. Ludzie boją się prosić, ludzie mają problem, żeby powiedzieć taką prośbę ustnie, żeby ją przedstawić telefonicznie, ale też i czasem napisać w mailu konkretnie i poprosić w mailu, to wcale nie jest taka prosta sprawa. W związku z tym warto w sobie wyrabiać z jednej strony odwagę w tym temacie, ale z drugiej strony też oprzeć się na doświadczeniach innych organizacji i wskazówkach ludzi, którzy się na tym znają. Postarałem się takie dla Was zebrać i przedstawić Wam to, co wydaje mi się ważne w sytuacji, kiedy prosicie kogoś o wsparcie. Jedna ważna rzecz, w związku z tym, że ja swoje ręce mam gdzieś tutaj poza ekranem, ta pikselowa łapka będzie biegała po ekranie i pokazywała Wam niektóre rzeczy, o których mówię. A propos agendy, dzisiaj gadamy o czterech sprawach, w czterech kierunkach się rozchodzimy. Z jednej strony pokażemy te elementy naszego apelu, z drugiej strony spróbujemy je zidentyfikować w różnych kanałach, zastanowimy się, w jaki sposób można wykorzystać multimedia i historię w tworzeniu takich apeli, bo tak, to ważne elementy i mam nadzieję, że ilość przykładów i różnorodność pozwoli Wam też łatwiej przełożyć tego typu treści na Wasze działania i na Waszą pracę. To, co ważne, to, że z jednej strony będziemy mówić o darczyńcach, bo Marek prosił mnie, żebym tutaj powiedział o takim apelu skierowanym do darczyńcy. Natomiast prosiłbym Was, żebyście popatrzyli na ten temat trochę szerzej, tak żeby ta nasza pani Krystyna, która tutaj jest i to jest pani, która wspiera organizację, nie kojarzyła nam się tylko i wyłącznie z pieniędzmi, ale żeby to nasze myślenie o fundraisingu było bardziej związane z relacją, z budowaniem relacji, z tym, że te pieniądze de facto i wsparcie to pochodna tego, że mamy związki i społeczność z naszymi najlepszymi ludźmi, którym gra w sercu dokładnie to samo, co i nam. Okej, chciałbym Was teraz zapytać o taką śmieszną rzecz, żebyśmy się trochę rozkręcili. Proszę wpiszcie mi na czacie, wpisaliście już swoje miasta, z których pochodzicie, a teraz puśćcie trochę wodze fantazji. Moja żona jest nauczycielką w przedszkolu, więc lubię takie rzeczy. I wpiszcie, jaką postacią z bajki chcielibyście być. Może to być w kontekście waszej codziennej pracy. Osioł ze Shreka może też być, ale chciałbym sprawdzić, czy nasz czat działa i czy wy też tam jesteście i zobaczyć, jakie postaci z bajki to są wasze typy, wasze charaktery. Ale bardzo proszę o większą szczegółowość. Aniu, piszesz o psie, czy to Reksio, czy to może Pluto, a może jeszcze Goofy, bo tych psów mamy trochę. Król Lew, o, Kot w butach, Kubuś Pochatek, Piotruś Pan, Złota Rybka. No właśnie, myślałem o tych złotych rybkach, bo moglibyśmy sobie wtedy nażyczyć, nie? Albo bankomat w siedzibie organizacji, albo góra grosza, Papa Smurf.
tygrysek, z Kubusia, no on jest super. Gargamel się pojawił. No, ja, chyba, ja właśnie o tym tygrysku też myślałem. Tygrysek z Kubusia. No, tak fajnie się śmieje. Krystian to jest Gargamel potencjalny. Prosiaczek z Kubusia. No mamy Kubusia, Puchatka, tutaj mały książę Fiona. No właśnie, też a propos Szreka i osiołka ze Szreka, jest Aladdin Dobromir z Zaczarowanego Ołówka. No właśnie, tutaj Paweł, przybijam z tobą już wirtualną piątkę na samym początku, zaraz pewnie się dowiesz dlaczego. Aktualnie Liskiem, a ktoś chciał być, kurczę, uciekło mi, kto był chciałby, Zuzanna chce być Liskiem. A, to tak, to podaj dalej, Fundacja Podaj Dalej z Konina. Lisek i Bisek. No widzicie, tutaj Zuzanna bardzo sprytnie to nam wszystko połączyła. Święty Mikołaj, też ekstra. Tu dwa liski są już razem z Olgą. Merida, Maui z Wajany. O, właśnie tak, on oglądałem z córkami, Runcajs. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, że mi wpisaliście dobre wróżki i ja wam tego życzę. Dzięki, że zradziliście mi to, kim chcielibyście być, a ja sobie myślę o was i też z perspektywy tego coś, co dzieje się w organizacjach, ilu nas jest, ile nas jest, że ja bym życzył światu takich bohaterów, bohaterek, nie tylko bajek, jak wy w ogóle, no bo to dzisiaj mamy czwartek i teoretycznie moglibyśmy się wziąć za pracę albo gdzieś myśleć o weekendzie, a my się spotykamy, żeby rozkminiać nad tym, jak zbierać pieniądze na szczytne cele i mam nadzieję, że takich bohaterów jak wy na świecie będzie jak najwięcej. Przybijałem chyba z Bartkiem piątkę, bo ja muszę się też sam odkryć, ja bym chciał być tym chłopcem, który ma ten ołówek zaczarowany, narysowałbym wiele rzeczy wtedy, myślę, i z chęcią bym wam też coś narysował, ale słuchajcie, fajnie, że już się trochę rozkręciliśmy i siebie poznaliśmy. Chciałbym was teraz zapytać już o konkrety. Czy w ostatnim miesiącu zetknęliście się z jakimś apelem fundraisingowym? Czy ktoś, mówiąc prosto, zgłosił się do was, zapytał, zaprosił, poprosił was o pomoc? Macie możliwości trzy, że tak się zdarzyło w ostatnim miesiącu, że tak się nie zdarzyło, albo że tego nie wiecie, nie jesteście pewni. Dajcie mi znać i zobaczmy, jak to wygląda. Czy my rzeczywiście prosimy? Czy my, ludzie wrażliwi na te prośby, gdzieś z nastawionymi radarami na tego typu komunikaty, czy my mamy te prośby w swojej okolicy? Gargamel kogoś wyrzucił z webinaru. Popatrzcie, jaki Tak, pisze Alicja, Ryszard się nie spotkał, Marta się spotkała. Patrząc na wyniki ankiety, mamy 42% osób, które spotkały się z takimi prośbami i to nam rośnie. Jedna osoba nie pamięta. Dobra, na 57 osób zagłosowało, no dobra. Te wyniki by były, można było powiedzieć, krzepiące, bo to znaczy, że zakładając, że to nie są apele waszych organizacji, że spotykacie się z tego typu komunikatami i że to się dzieje. Ja też przyznam szczerze, że dzięki uprzejmości Marka miałem możliwość zaglądnięcia w listę organizacji, która dzisiaj bierze udział, więc zobaczyłem, co robicie i chylę czoła za to, co robicie. Patrzyłem też tam pod kątem tego, czy te apele się u was pojawiają. I tutaj mam różne wnioski, postaram się nimi podzielić gdzieś w następnym czasie. Marku, widzę, że chyba przestaje nam rosnąć, więc powoli zamykajmy i lećmy dalej. Widzę, że 60% z was mówi o tym, że z takim apelem się zetknęło. I ja mnie to osobiście cieszy, bo ta prośba jest niesamowicie ważna i kluczowa, jeśli chodzi o fundraising. I w związku z tym zastanówmy się teraz, skoro się spotykamy z tymi prośbami i to, jak się okazuje, ponad połowa z was, jak taką prośbę spróbować zmontować. I też chciałbym się z wami podzielić na początku tymi moimi spotkaniami, bo ja też spotkałem się z takimi dwoma prośbami, które mnie ujęły w ostatnich tygodniach. Mam dla was dwie, zanim wskoczymy w tematy związane z prośbami i rozmontowywaniem ich na czynniki pierwsze. To jest pierwsza prośba, którą dostałem od Fundacji Świętego Mikołaja i chciałem wam pokazać, jak wyglądała. To był list, który wyglądał tak z przodu, tak wyglądał z tyłu. Tutaj na dole mam informację, list dla ciebie przygotowała wolontariuszka Ewelina i ten list został w środku skonstruowany w ten sposób. Rzeczywiście napisała do mnie ta Ewelina, która na górze pisze tak, jestem wolontariuszką, to chyba trzeci raz w życiu piszę ręcznie list, ale bardzo chciałam do pana napisać, żeby pan wiedział, jak wiele znaczy pana pomoc
i darowizna. I oczywiście pokazuję Wam ten list, bo on mocno mnie wzruszył i on mnie mocno poruszył do tego stopnia, że myśmy go przeczytali razem z moją rodziną, razem siedząc przy stole na głos. Moja córka go czytała na głos. Jest to list, który rzeczywiście jest wyjątkowy, patrząc na te moje doświadczenia z różnymi organizacjami. To nie tak, że chcę Was teraz nakłonić do pisania listów ręcznie, ale być może, a wręcz na pewno, jest tutaj bardzo wiele różnych porad, które możemy zaczerpnąć od Fundacji Świętego Mikołaja. Zobaczcie, to jest list, który rzeczywiście buduje ze mną tą relację, który pokazuje i dziękuje mi za to, że jestem z organizacją, który zapoczątkowuje akcję związaną z nazwaną Niezapominajka, w której chodzi o niezapominanie o dzieciach, które są stypendystami, stypendystkami organizacji. To jest list, który, jak się okazuje też, mówiłem Wam to, nie jest jednym strzałem. To jest element relacji, o której Wam mówiłem. I jak popatrzę w przeszłość, to zobaczcie, tu jeszcze tylko pokażę Wam ulotkę, na której na drugiej stronie mamy do tego ciepłego listu narzędzie, czyli link i numer konta, na który mogę wesprzeć dzieci w sposób stały, nie zapominając o nich. Ale ten list jest częścią dłuższej historii, tego, że najpierw dostałem kartkę, później dostałem czerwony list od Mikołaja, pierwszy taki, który napisał do mnie wolontariusz, i ten list tutaj, czerwony, świąteczny, pisał do mnie wolontariusz i miałem taką temat: Święty Mikołaj, to ty, ja jako darczyńca. Więc jak widzicie, ta prośba, którą dostałem w ostatni weekend, jest jakimś elementem procesu, bardzo pouczającym. Nie wiem, czy Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, napiszcie mi, albo jeśli macie jakieś pomysły z tym związane, wpiszcie na czacie, pochylimy się nad tym za chwilę. I druga prośba, którą dostałem, teraz zmieniam w związku z tym kanał z mojej skrzynki pocztowej tradycyjnej na elektroniczną. Napisała do mnie pani Karolina Skowron z Akcji Demokracja, która poprosiła mnie o wsparcie na nowe biuro. Napisała: pomóż nam w remoncie biura, Michale, dorzuć się. I to była prośba dość rozbudowana, razem z filmem, który, jak tutaj widzicie, w mailu mogłem oglądnąć. Trafiłem na stronę, gdzie oglądałem tą prośbę. Dowiedziałem się, że organizacja, która po roku pracy poza biurem stwierdziła, że to biuro trzeba zmienić, żeby było mniejsze, żeby było mniej kosztowne. W taki sposób, bardzo taki, już nie tyle tak mocno emocjonalny jak u Mikołaja, ale bardzo, bardzo konkretny, oparty na wyliczeniach, opowiada mi o tym, jak ceni pieniądze, które przekazuje, żeby wykorzystywać je bardziej efektywnie. No ale dobra, to są moje dwie prośby, które do mnie dotarły. Chciałbym teraz z Wami spróbować porozkładać tę prośbę na kawałki, tak żebyście przy okazji być może kolejnych swoich działań, czy to na Facebooku, czy na stronie internetowej, czy przed telefonem, a może pisząc taki tradycyjny list, mieli jakieś wskazówki, z których będziecie mogli i mogły skorzystać. I teraz chciałbym Wam pokazać kilka takich elementów, do których będą mnie wiodły przykłady. To jest pierwszy przykład, kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na temat tego, jak ważne w naszym języku są słowa, które ranią na przykład najmłodszych, a tu akurat dzieci są obiektem opieki tej fundacji, tej organizacji, i ten kretyn na czole to pierwszy przykład. Drugi przykład, też zostajemy jeszcze w kręgu dzieci, i to kampania już spoza Polski, w której próbuje nam organizacja powiedzieć: słuchaj, kolor skóry nie powinien w żaden sposób dyktować tego, kim ktoś zostaje, jakie szanse w życiu ma. Jeszcze inny przykład. Tutaj mamy zdjęcie i krótką informację, że ten chłopiec ma oczy swojej matki. Jest to materiał od Amnesty International. No, jak nie trudno zgadnąć, dotyczy przemocy w domu. Wskoczmy w inną sprawę, choć inną perspektywę, ale ten sam temat. Zobaczcie, kampania organizacji z Wielkiej Brytanii. Po prawej stronie na dole, jeśli Anglia dostanie łupnia, mówiąc kolokwialnie, to ona również, taka kampania. Albo jeszcze inna, zostawiając w temacie kobiet i tego, w jaki sposób je traktujemy, a jak powinniśmy, kampania United Nations, która mówiła o tym, jak wyszukujemy, w jaki sposób określamy kobiety, czy rzeczywiście powinniśmy myśleć o nich, że powinny być kontrolowane, zdyscyplinowane, czy powinny znać swoje miejsce w różnych odsłonach, w różnych krajach.
coś te wszystkie kampanie, które Wam teraz pokazuję, łączy. Zaraz powiem, mam nadzieję, co i to, w jaki sposób nam się poskłada w całość. No ale żeby nie było, że tylko w tą stronę, to jeszcze zobaczmy tematy ekologiczne. Być może znacie ten temat, bardzo było o nim głośno. Nie wysysaj życia z oceanów, wrażliwość na kwestie związane z ekologią, albo tutaj, co jeszcze musi się zdarzyć, żebyś zdała sobie sprawę z tego, że trzeba dbać o środowisko, tu taki olej w wannie. Albo jeszcze jedna kampania, znowu w innym kierunku, popatrzcie. I oczywiście to jest kolejna kampania społeczna, która pokazuje, jak wiele rzeczy mogą robić ludzie niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, które posiadają. Tutaj jak konkretnie mowa o paralimpijczykach i tym, jak wyglądają ich codzienne życia, jak wygląda to, w jaki sposób uprawiają sport. Jak widzicie, wszystkie te kampanie społeczne, które do tej pory Wam pokazałem, w jaki sposób nas dotykają. Przynajmniej ja, mówiąc za siebie, czuję się albo w jakiś sposób poruszony, albo rozbawiony, albo skłoniony do refleksji. Swoją drogą, nie wiem, czy zauważyliście, ten chłopak tutaj to Bartosz Stałowski, swoją drogą Polak, który jeździ w drifcie, a tutaj tylko końcówka. No właśnie, no i teraz pokazałem Wam te wszystkie kampanie z bardzo konkretnego powodu. Kampanie społeczne mają za zadanie zwrócić naszą uwagę na jakiś temat. Bardzo często operują emocjami, starają się pokazać jakiś temat w sposób taki, który poruszy nas i sprawi, że będziemy myśleć. Więc gdybym miał z Wami zacząć budować właśnie taki apel fundraisingowy, to te emocje byłyby jednym z głównych elementów. Kiedy rozmawiamy o tym z organizacjami, to często mówią mi ludzie tak: słuchaj Michał, no ale z tymi emocjami to jest trudna sprawa, bo ja jak czasami ktoś je użyje za mocno, to się czuję zmanipulowana, to się czuję jakoś tak wtłoczona w jakąś taką niefajną sytuację. Drudzy mówią: a kurczę, ale to zawsze można tak śmieszkować i tak radośnie. Więc jakby tutaj jest bardzo szeroka paleta wykorzystania tych emocji w naszych komunikatach fundraisingowych. To od Was zależy, w jaki sposób je wykorzystacie, natomiast do mnie należy to, żeby Wam powiedzieć, że te emocje to bardzo ważny element, który w ramach misji, w ramach specyfiki, charakteru organizacji warto w taki fundraisingowy komunikat, apel, prośbę wesprzeć. No dobra, no to skoro wiemy, że mamy tutaj emocje, które są ważne, to chciałbym Was teraz poprowadzić do drugiego elementu, który moim zdaniem powinien się w apelu znaleźć. Tutaj będziemy mieć emocje, ale będziemy mieć też i coś więcej. I tutaj w tym przykładzie, jeśli chodzi o emocje, no ja mam dwie córki. W momencie, kiedy one płaczą, to zawsze mnie gdzieś się włącza jakiś taki mocny alert w głowie, ale z drugiej strony, jak widzicie, ta organizacja zajmująca się zdrowiem wśród dzieci mówi o tym, że czasami ten płacz jest jakimś początkiem do pomocy i czasami sprawienie, że dziecko zapłacze przy szczepionce albo przy jakiejś innej czynności medycznej może prowadzić do tego, że ocalimy takiemu dziecku życie, ale nie to jest tutaj istotne, czy temat, czy jakby sama organizacja, ale to, że na końcu pojawia się call to action, taki zwrot, taka sentencja, takie miejsce, w którym my mówimy: tak, jak już odebrałeś od nas, drogi darczyńco, ten temat, tą całą naszą opowieść, to teraz jest moment do tego, żebyś ty wykonał jakieś działanie. I
Pamiętacie pewnie w większości tą kampanię Rock'n'Rolla, bardzo słynna i już starsza kampania, ale nie znika ten jej emocjonalny i bardzo charakterystyczny sznit. Ale z drugiej strony, poza tym, że zbierają na cycki nowe fryzury i dragi, to na dole macie oddaj 1% na przejście przez raka. I gdybyśmy mieli tą tekturkę uciętą na górze, no to z jednej strony tak, mielibyśmy emocje, mielibyśmy ważny temat, ale jeśli nie dołączymy do tego call to action i nie sprawimy, że człowiek wie, co ma zrobić dalej, no to się nam nie uda. Inny przykład, strona internetowa, na której po prawej stronie widzicie bardzo perswazyjne, konkretne komunikaty. Przekaż 1%, wypełnij PIT online, pobierz program do PIT-u, przekaż wpłatę, czy wpłać. W związku z tym, jeśli tworzycie komunikat fundraisingowy, to do tych emocji, które są ważne i możecie je potraktować przeróżnie, albo bardziej pozytywnie, albo bardziej subtelnie, albo wesoło i pokazać tą jasną stronę po tym, jak ktoś pomoże. Drugi ważny element to jest kwestia właśnie tego call to action. Mówi się CTA, marketerzy zajmujący się komercyjnymi tematami również używają i to oni tak naprawdę stworzyli ten termin. Kup pastę i wybierz swoje zęby, zadbaj o swoje zęby. My mamy to w bardzo specyficznym i zgoła bardziej wartościowym kontekście do użycia. I to, co jest istotne w tym call to action, to w zasadzie trzy rzeczy. Pierwsza to cel. Jeśli piszemy taki apel, tworzymy taki apel, to powinniśmy bardzo, bardzo jasno powiedzieć naszemu darczyńcy, potencjalnemu człowiekowi, który pomaga, co my chcemy zrobić, jaki cel chcemy zrealizować, w jakim kierunku on te swoje pieniądze weźle. Po drugie, powinniśmy zadbać o akcję, o to, żeby on wiedział, co on ma zrobić. To nie tak, że dajemy ten apel i on ma się domyślić, że ma wpłacić na konto, że ma kliknąć w link albo wysłać SMS-a. Powinniśmy mu to bardzo, bardzo konkretnie powiedzieć, bo ludzie biegną dalej i potrzebują od nas jasnych komunikatów, żeby nie musieć szukać, nie musieć czekać ani zastanawiać się, w którą stronę iść. I trzecia sprawa to kwestia kwoty. Tutaj różne są podejścia. Jedni mówią tak, trzeba tą kwotę umieszczać, bo ona daje darczyńcy dwie główne informacje. Pierwszą taką, jak wartościowa jest ta pomoc, a często darczyńcy nie wiedzą dokładnie, że na przykład godzina pracy z psychoonkologiem to dajmy na to 150 zł. Jeśli im tego nie powiemy, to zapłacą 70 i stwierdzą, że na pewno ta godzina będzie mogła się odbyć. A druga ważna informacja jest taka, że jeśli podamy tą kwotę bardzo konkretnie, to też wzmagamy ich zaufanie co do naszych działań, bo skoro ta organizacja wyliczyła, że godzina z psychoonkologiem kosztuje tyle, albo jedna paczka kredek, albo jedno wejście na koncert, albo stworzenie raportu na temat pracy burmistrza kosztuje 50 zł, to znaczy, że te 50 zł są potrzebne. I w związku z tym, kiedy będziecie tworzyć ten komunikat, to pamiętajcie o tym, żeby pisać przekaż 50 zł na, wyślij SMS o treści takiej tu, przekaż 1% i pomóż w taki sposób, albo podaruj 10 zł, wpisz numer konta i wlej na naszą rzecz. I chciałem wam się podzielić jednym takim przykładem, który został mi bardzo mocno w głowie, w serduchu, który dotyczy właśnie takiego apelu, który ja akurat wygłosiłem na ambonie w kościele u Dominikanów w Krakowie. I mieliśmy wtedy taką sytuację, pracowałem w Polskiej Akcji Humanitarnej i zbieraliśmy na wsparcie żywnościowe dla mieszkańców Iraku, którzy byli poszkodowani w związku z konfliktem zbrojnym, który tam się dział. Kiedy pracowałem z naszymi kolegami z misji, z koleżankami z misji, pytałem ich, słuchajcie, to powiedzcie mi, na co potrzebujemy pieniądze? Jakie macie różne kwoty, które mógłbym zaproponować darczyńcom? I między innymi pojawił się tam koszt jednej paczki żywnościowej, która kosztuje na polskie 71 zł i ma wystarczyć dla jednej osoby na 2 tygodnie. Z jednej strony konkret, z drugiej strony trudna i obrazowa rzecz, z trzeciej strony trudny też temat, kiedyś stoi się w Polsce na ambonie, żeby spróbować ludzi przenieść tam daleko i jeszcze jakoś ich zmotywować i powiedzieć im tak, to jest ważne, żebyśmy się solidaryzowali z ludźmi na całym świecie. I wiecie, co było dla mnie największym zaskoczeniem, że ludzie, którzy przychodzili później do mnie stojącego z puszką, mówili, ile pan mówił, 71 i wrzucali te 71 albo z naddatkiem 80, żeby na tą jedną paczkę starczyło. W związku z tym tak, konkret działa,
prośba wypowiedziana na ambonie, przy puszce, przez telefon, czy w mailu, lub w SMS-ie, czy na Messengerze, powinna być właśnie taka. Mieć konkretny cel, mówić człowiekowi ile i co powinien zrobić ze swoimi pieniędzmi, żeby to się wszystko mogło zadziać. I czasami się udaje po jednym dniu całkiem nieźle. Ale te prośby mogą być różne. Tutaj przykład całkowicie z innej bajki. Ja kiedyś byłem wolontariuszem WOŚP i dostaję od nich takie apele, które mają mnie zaangażować, na przykład do udziału w następnym przystanku Poland Rock. Albo tutaj od Justyny z kampanii przeciw homofobii, która nakłania mnie do tego, stara się mnie przekonać, żebym dołączył do tworzenia spotu, który właśnie robili jakiś niedawny czas temu. Więc jak widzicie, możemy zamontować tego typu apel perswazyjny na różne sposoby, nie zawsze finansowe. Na przykład tu jeszcze, żeby zostać w świecie rock'n'rollowym, świetny przykład działania związanego z bieganiem po Warszawie i przeniesieniem czegoś takiego jak korona gór polskich, czy przeróżne korony, które ludzie zdobywają, na stronę internetową, również w postaci apelu, tak, biegnij z nami, pomagaj z nami, czy apel na Instagram Stories w połączeniu do tego tematu pachowego, czasami na ambonie, a czasami w Instagram Stories, ten apel musi wybrzmieć. No i oczywiście na ambonie miałem wtedy minut 5 albo 3, a tutaj mamy czasami jeszcze mniej, jeszcze bardziej rozproszoną uwagę, jeszcze bardziej trudne zadanie, żeby przebić się do głowy darczyńcy. No i tu by Michał by pomagał, ale jedźmy dalej. W każdym razie cały ten proces to jest kilkanaście sekund, kiedy dzieje się apel, kiedy dzieje się decyzja, kiedy dzieje się wpłata i kiedy powinniśmy też za jakiś czas niedługi wylądować u człowieka razem z naszym podziękowaniem. Więc podsumowując tą część dotyczącą call to action. Po pierwsze, konkretny cel, po drugie, akcja, którą powinien wykonać darczyńca, po trzecie, kwota i zero pola na wyobraźnię. To jest temat drugi, a propos tego naszego apelu. Jedźmy z następnym. Ja chciałem zanim przejść do następnego tematu, dam ci moment na łyknięcie wody, bo ja wczoraj uczestniczyłem właśnie też w takim webinarium z Nonprofit Tech for Good i tam generalnie też pojawiały się dokładnie tak bardzo podobne przykłady i co jest zaskakujące, myślę, że warto mieć tego świadomość, żeby nie prosić o zbyt mało. To moim zdaniem jest bardzo istotne, żeby ta kwota, czasami jak jest, tam pokazywali takie badania, może będę miał możliwość zaprezentowania ich wam kiedyś na jakimś webinarze, ale pokazywali właśnie takie badania, które mówiły o tym, że czasami jak kwota jest wyższa, to wbrew pozorom wpłaty są wyższe, jest więcej tych wpłat. Tak, tak. Dzięki Marek, że o tym powiedziałeś, bo to jest strasznie trudny temat, nie? Nam się wydaje, że głupio się w ogóle, no tam szukamy w ogóle jakichś, wiecie, zastępników. Zamiast kwoty to mówimy pieniążki, pieniądze, jakieś tam wsparcie, chowamy się gdzieś tu z boku i tam jak dasz to spoko, a jak nie dasz, no to też przeżyjemy, nie? A to niestety musimy stanąć odważnie, że jest niestety, stety, fajnie, stańmy odważnie i poprośmy. Ten przykład z godziną psychoonkologa to wcale nie był wyssany z palca, bo byłem na takim szkoleniu i była tam, jejku, nie pamiętam imienia, chyba Natalia z Unicorna z Krakowa. I ona powiedziała właśnie o tym, że ta godzina kosztuje tyle. Myśmy strzelali wszyscy siedząc na sali w 20 parę osób z organizacji społecznych, i zastanawialiśmy się, ile ta godzina kosztuje, i wiecie, że nikt nie strzelił tyle, ile trzeba, wszyscy zaniżali. Więc musimy mówić, ile kosztuje pomaganie, żeby na to pomaganie zebrać, żeby na tą misję zebrać. Pytanie pojawiło się od Wiktora, czy ludzie nie będą reagować źle na takie dosłowne apele? Znaczy, wiesz, no na pewno będą tacy, którzy zareagują źle i zareagują dobrze. Patrząc na praktyki organizacji, przeróżnych, jak widzicie tutaj, wydaje się, że konkret działa, że powinniśmy tutaj szukać jakiejś takiej mikstury, która daje różne akcenty. Emocje to jest jakiś jeden temat, konkretny apel to jest drugi temat. Dla mnie osobiście, zwłaszcza kiedy ci na czymś nie znam i ktoś mi powie tak, to jest, nie wiem, domek dla kota zrobiony z steropianu na zimę, że zrobienie takiego domka kosztuje 40 zł, ja mu ufam i ja daję 4 dychy. Jakbym mi powiedział, że daj na domek dla kota, to dałbym 3 dychy i stwierdziłbym, że przecież steropian jest tani
i na pewno sobie z tym poradzą, nie? No ale nie wiem, Ja tu chciałem też jedną rzecz powiedzieć, bo czy ludzie będą reagować źle? Mogą reagować źle, jeśli apel do darczyńcy jest pewnie jedyną rzeczą, którą komunikujecie. Bo jeśli wyobrażam sobie tak, nie wiem, jakąś posty na fanpage'u jakiejś organizacji, jeśli każdy z tych postów jest apelem, to tak, ludzie będą reagować źle. Jeśli nie pokażecie, że co wy robicie, no to... Czyli ten apel do darczyńcy to nie jest jak gdyby jedyna rzecz w komunikacji prowadzonej przez organizację. Jeśli jest jedyną, to podejrzewam, że będą reagować źle. Tak, to jest tak jak z takim kolegą albo z koleżanką, co dzwoni tylko wtedy, jak coś potrzebuje. Nie? To taka prawda. Ale no tutaj są niebezpieczeństwa są w zasadzie dwa. I jeszcze chciałem też nawiązać do tego, co pisze tutaj Zuzanna, że z jednej strony możemy w ogóle zapominać o proszeniu i to trochę zauważyłem, jak wskoczyłem na wasze kanały, albo możemy przesadzić w drugą stronę i prosić cały czas i oczekiwać, że oni tam będą tylko odbierać i przekazywać. Budujemy relacje, żeby to miało działać. A propos tego, co pisze Zuzanna, nie mamy dzisiaj czasu na to, żeby wchodzić w to, jak te komunikaty mogą być personalizowane. No ale trudno sobie wyobrazić, że jeśli Marek na przykład przekazałby w jakiejś organizacji 50 zł na konkretny projekt X, a ta organizacja odpisze do niego za jakiś czas i powie: Marku, to teraz proszę cię, wesprzyj projekt Y kwotą 200 zł, no to wtedy Marek sobie pomyśli: kurczę, coś tu z tym konkretem nie działa. Nie? W związku z tym, poza tym, że powinniśmy działać w miarę możliwości jak największą ilością informacji, które darczyńca może odebrać, to jednak też powinniśmy, jeśli taka istnieje możliwość, szyć ten apel na miarę. I jeśli wiemy, że mamy w naszej bazie Marków, którzy wpłacają w okolicach 50 zł na projekt X, to znaczy, że te 50 to być może jest ich kwota, którą są w stanie przekazać, a ten projekt X to może jest ten projekt, który jest ich bliski sercu. To ja bym tutaj jeszcze dodał, że może w takim razie te 200 zł po prostu podzielić na 4 razy 50. No tak, to jest kolejny temat, Marek Cholerka, jak tak będziemy gadać, to nie dobrze, skończymy za godzinę, ale znaczy to jest super i mnie to bardzo cieszy, że możemy. Fajnie, że poruszyłeś tą kwestię, czyli to jest ta niezapominajka z pierwszego listu, czyli tak, ustaw stały przelew, daj nam możliwość spokojnej pracy z ufnością, że pieniądze przychodzą, ustaw mniejszą kwotę, ale stałą, a my będziemy robić robotę i będziemy do ciebie wracać z raportem co jakiś czas z tego, co nam się udało zrobić. Jedziemy dalej. Już wam anonsuję kolejny temat. Mówiłem wam o emocjach i o call to action, ale chciałbym wam teraz pokazać jeszcze jedną ważną rzecz, która jest kluczowa dla apelu fundraisingowego. Już ją tylko włączę. W marzec przyszedł do mnie mail od organizacji Charity Water. To jest, kurczę, niesamowita organizacja. Jeśli chcecie się uczyć fundraisingu, komunikacji, marketingu w organizacjach społecznych, koniecznie powinniście jej śledzić. No i zobaczcie, wszedłem sobie na tego maila, kliknąłem i wszedłem na stronę i pojawiła mi się strona, którą jak scrollowałem, to wyglądała tak. I zobaczcie, po lewej stronie jest bardzo prosty tekst, że są miliony ludzi na świecie, którzy nie mają dostępu do czystej wody. Ale w momencie, kiedy ja scrolluję, ten tekst zaczyna się skreślać i powstaje mi z niego pozytywna wiadomość, że są ludzie na świecie, którzy mają dostęp do czystej wody. Całość się obraca, a ja jestem w stanie nadać temu tematowi ruch właśnie swoją darowizną. Powiem wam, że no mega, mówiąc no kolokwialnie chyba samochodowy, no podjarał mnie ten przykład, ten pomysł niesamowicie. Z jednej strony ogromna prostota w działaniu, a z drugiej strony jakże mocny przekaz. Tak wyglądała ta wiadomość. Dzisiaj jest Dzień Wody. Zmień z nami narrację, Michale. Tak wyglądał w środku, czyli widzicie, bardzo spójnie, tak samo na górze taki GIF, są miliony ludzi, które nie mają dostępu do wody, albo są ludzie, którzy mają dostęp do wody. No, no świetne, zobaczcie, jak genialne w swojej prostocie wykonanie. Albo drugi przykład, zobaczcie, mamy tutaj panią, która jest podopieczną Fundacji Stowarzyszenia Małych Braci Ubogich i zobaczcie, bardzo prosty przekaz. Dla starszych osób Wigilia to najsmutniejszy dzień w roku, konkret. My możemy to zmienić, czyli mamy jakiś problem, jakiś temat, jakąś trudną rzecz i mamy też rozwiązanie. Mamy brak wody i mamy rozwiązanie.
Idąc dalej tym przykładem, zobaczcie, tutaj jest inny post też tej organizacji i zwróćcie uwagę na opis. Pani Zofia. Nie ma rodziny, nie może nawet wyjść z domu, z trudem chodzi, tęskni za zieloną trawą, szumem drzew i mleczami na łące. Z jednej strony bardzo plastyczne pokazanie problemu, z drugiej strony też jakoś tak subtelnie i ładnie pokazane emocje i cała ta historia. No ale następne zdanie, to moja pikselowa łapka i zobaczcie, chcemy zaprosić 300 samotnych starszych osób, takich jak pani Zofia, na wycieczki za miasto na łono natury. Potrzebujemy twojej pomocy. I to jest właśnie klucz sprawy, na który chciałem wam zwrócić uwagę właśnie w kontekście apelu, czyli pokazanie jakiegoś bardzo konkretnego problemu, któremu naprzeciw wychodzi wasza organizacja z waszym konkretnym pomysłem na to, jak to zrobić i rozwiązania, jakiejś takiej wizji wyjazdu na wakacje w rzeczywistości z czystą wodą dla każdego człowieka na ziemi. I to jest coś, co warto właśnie w ten nasz apel wpleść, czyli mamy jakiś konkretny problem i mamy jakieś konkretne rozwiązanie, które darczyńca tak naprawdę wykonuje, bo my jesteśmy tylko narzędziem w jego rękach. Więc jeśli mielibyśmy w związku z tym skończyć tą naszą układankę, to powinno się do emocji i do call to action, które jest w centrum, dołożyć jeszcze problem i rozwiązanie. I tego typu układ, z mojej perspektywy, może nam pomóc w skutecznym proszeniu. Ale chciałbym was zostawić z pytaniem otwartym, które wydaje mi się ważne, jak rozmawiam z różnymi organizacjami. Jaki to jest ten problem, który wy w organizacji staracie się rozwinąć, wyjść mu naprzeciw? Co wy robicie? Jak darczyńca razem z wami może poprawiać świat? Zastanówcie się nad tym, bo to ważna sprawa nie tylko w kontekście fundraisingu. Marku, powiedz mi, są jakieś pytania, czy jedziemy dalej? Przyszedł mi do głowy jeden pomysł, ale tak. Osoby, które są na grupie fundraiserzy Funny Money, ja bym może sugerował po tym spotkaniu, żebyśmy tam pojawili się na grupie fundraiserzy i tam po prostu zadali sobie pytania, podyskutowali trochę o tym, co dzisiaj mówi Michał. Jest prośba, czy jeszcze raz można prosić to pełne kółko, pewnie, żeby zrobić screena, jak cofnąć. Dwie ważne informacje. Pierwsza kółko już, proszę bardzo, jest. Na końcu dam wam linka do takiego krótkiego bardzo PDF-ka, w którym znajdzie się ten prosty rysunek razem z jeszcze dodatkowymi czterema, o których zaraz. I na drugiej stronie kilka linków, które będą uzupełnieniem albo rozszerzeniem tych treści, o których mowa. W związku z tym tak, z tym kółeczkiem was zostawię, mam nadzieję, że jakkolwiek przydatnym i nie trzeba screenować w związku z tym. Ale w międzyczasie pojawiła się jedna kwestia. Tak. Tutaj Paweł napisał, że łatwiej na tematy pomocowe łatwiej zebrać pieniądze niż na obszary typu kultura. Myślę, że to jest generalnie taka statystyka, że ze wszystkich darowizn, jakbyśmy pozbierali tak do kupy, to więcej jest w tych obszarach pomocowych, a mniej w tych obszarach kultury. Zastanawiam się, jak tutaj Pawłowi można pomóc. Pewnie kwestią jest zdefiniowanie problemu i problem związany z kulturą, tak dla mnie, jak tak na szybko o tym myślę, jest takim problemem długofalowym, tak? Czyli że my nie rozwiązujemy problemu takiego, że za 50 zł sprawimy, że dwie osoby będą mogły przeżyć 2 tygodnie, czy tam za te 71 zł, tylko za te pieniądze jesteśmy w stanie zmienić na przykład pewne zachowania, albo jesteśmy w stanie wpłynąć na edukację, na poznanie świata w inny sposób. Zastanawiam się, jak do tematu kultury ty byś, Michał, też podszedł. Jasne. Znaczy, wiecie co, mam wrażenie, że pokutuje w naszym myśleniu bardzo wiele różnych takich stereotypów i mitów związanych z tym, komu się pomaga, a komu się nie pomaga. Jak się człowiek przyjrzy badaniom i zobaczy, ile to jest tych fundacji, o których to się mówi, a okazuje się, że fundacji jest kilka razy mniej niż stowarzyszeń. Jak się myśli, że większość fundacji pomaga dzieciom, a później się okaże, że większość polskich organizacji społecznych zajmuje się sportem.
no to nagle się okazuje, że to wcale tak nie jest, tylko że są pewne takie kalki i tematy, które rzeczywiście mocno do nas gdzieś tam apelują. Nie wiem, kwestia subkont i działania związanego z tym, że mamy bardzo wielu gorliwych fundraiserów w postaci rodziców, którzy zbierają na swoje dzieci na subkontach, też w jakiś sposób nam ten obraz całego trzeciego sektora wypełnia. Natomiast ja żeby coś, Paweł, na drugą stronę powiedzieć, no to na wielu szkoleniach ktoś mi mówił tak, dobra, ale wiesz co, jak ja widzę kolejną, i teraz oczywiście upraszczam, nie chciałbym, żeby ktoś się czuł jakkolwiek źle, jak widzę kolejną prośbę na biedne dzieci, to mam dość. I też coś w tym jest, że każdy cel ma swojego darczyńcę. Trudno będzie przekonać kogoś, kto siedzi w kulturze, żeby wspierał dzieci, chyba że będzie to na przykład edukacja, ale trudno jest też myśleć, że ktoś, kto będzie myślał o dzieciach, pójdzie w wyższą kulturę. Więc ja myślę sobie, że każda organizacja ma taką grupę darczyńców, którzy będą chcieć wspierać ich działania, bo to nie chodzi nam o to, żeby przechylić z jednej szali na drugą, ale żeby znaleźć tych ludzi, którzy rzeczywiście uważają nasz temat za ważny. I wiesz, no jak mowa o tym Iraku, no to ja pracując w Pachu, powiecie, no tak, no to tam Janka Ochojska, Pach 25 lat, wszystkie drzwi otwarte. No nie, nie, tak samo mogłoby się wydawać, że to jest łatwe, to nie jest łatwe i każda organizacja może powiedzieć, że jest łatwiej. Gadałem na przykład z organizacjami strażniczymi i one mówią, kurczę, no wiesz, nasza praca jest bardzo ważna, ale trudna do komunikowania, trudna do proszenia, no bo my tak zawsze wkładamy kij w mrowisko, nie, ale tak, są organizacje, ja sam jestem darczyńcą organizacji strażniczych, bo wiem, jak ważne jest to, że one monitorują te rzeczy i wiem, że mają swoich bardzo takich oddanych darczyńców, więc ja przede wszystkim, Paweł, ci życzę takich ludzi, którzy też, tak samo jak ty, rozumiem, znają wartość kultury i tego, jak ona tą naszą tkankę społeczną odżywia. Ja myślę, że to właśnie przy okazji sektora 3.0, który był w zeszłym tygodniu, miałem okazję rozmawiać właśnie z jedną osobą na temat właśnie zbierania darowizn czy wsparcia uczelni wyższych. I to jest tak, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o uczelnie wyższe, to one nie mają problemu z zbieraniem pieniędzy z uwagi na to, że od lat budują tam kulturę tych środowisk, że uczelnia wyższa to nie tylko edukacja, ale ona tworzy też jak gdyby środowisko, tam poznajesz ludzi, z którymi później często pracujesz, albo masz po prostu kontakty. I te jak gdyby te organizacje na uczelniach są bardzo, bardzo istotne. W Polsce na przykład tego nie ma i gdyby to zostało zbudowane, to dużo łatwiej jest później prosić tych ludzi o wsparcie z uczelni, z której oni wyszli. Tak? Czyli czasami jest tak, że po prostu albo jest potrzebna duża zmiana, żeby zbudować tą grupę darczyńców, albo faktycznie tych darczyńców trzeba po prostu poszukać, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, kto ten konkretny problem byłby w stanie wesprzeć, albo być może spojrzeć wstecz, kto już wsparł. Oj, i dlaczego. Tak, to jest główne pytanie, bo rzeczywiście przekonać kogoś w cudzysłowie zimnego jest bardzo trudno. Przekonać kogoś, kto już w tym temacie wcześniej był, zdecydowanie łatwiej. Nie od razu będzie 10 tysięcy, nie będzie 10 tysięcy darczyńców, którzy chcą przekazywać wielkie kwoty na nasze cele, ale warto chwycić pierwszego i budować z nim relacje, zobaczyć, kto to jest, z jakiego środowiska wyrósł, w jaki sposób możemy znaleźć punkty styku z kolejnymi podobnymi osobami. Patrzę na zegarek i jeśli to możliwe, jechałbym dalej. Może być? Jeszcze jedna rzecz, tak szybko. To powiedzcie mi, czy jest przyzwolenie z waszej strony na przedłużenie tego czasu, bo boję się, że nie zdążę odpowiadając na pytania. Dajcie znać na czacie. Posypały się tak na czacie. Okay, to ja w międzyczasie. Dobra. Wojciech poruszył tutaj bardzo ciekawy temat, że dziś nie jest łatwiej, łatwiej było 40 lat temu, ludzie byli bardziej otwarci i mniej ukierunkowani na samych siebie. Czy tak jest? Kurczę, ja się zastanawiam, bo to nowe pokolenie, które w tej chwili jest, ono chyba wręcz przeciwnie jest, nie jest chyba ukierunkowane na samych siebie, chociaż może się mylę. Wiecie, na pewno moglibyśmy jeszcze znaleźć dużo różnych problemów, które nam wyjdą naprzeciw. Ja bym się próbował szukać na waszym miejscu, koncentrować na naszych możliwościach i na pozytywach. Jasne, też czasami tak sobie myślę, jak przyszła nam pandemia, to tak sobie zawsze też mówiłem nawet na sektorze ostatnio, że takie ćwiczenie z empatii dla nas. Czy my to tak naprawdę rozumiemy, że ten drugi człowiek, że trzeba pomagać,
Z jednej strony tak, jak myślę, no może wcześniej było nam łatwiej zrozumieć, teraz biegamy gdzieś bardzo szybko, ale z drugiej strony tak, przychylam się do tego, co mówisz, Marku, że coraz więcej młodych ludzi szuka sensu, nie tylko w pracy, nie tylko dokładnie. W tym, żeby mieć wypłatę, ale żeby ta praca miała jakiś realny wymiar, żeby ich życie nie sprawiało nikomu cierpienia, wręcz przeciwnie, żeby przynosiło komuś pomoc, i tych ludzi bym szukał. Oczywiście są i tacy, którzy chcą lecieć przez świat i patrzeć na swój interes, no ale my szukamy darczyńców. Szukamy ludzi, którzy mają serce po dobrej stronie, którzy są empatyczni, którzy chcą pomagać, i ja dalej wierzę i będę tego bronił, że oni są u nas w Polsce i u nas w mieście, i u mnie w mieście, i u ciebie w mieście. Drogi widzu, nie pamiętam imienia również. To ja tak może też w kontekście tej grupy, tak, to podam wam taki przykład na bazie Funny Money, bo to jest przykład najbliższy mi sercu, ale no. Przykład wam podaję, bo my testowaliśmy różnego rodzaju również apele czy komunikaty do różnego rodzaju osób w Funny Money, czy potencjalnych użytkowników Funny Money, i mieliśmy dwie grupy. Jedna grupa to są osoby, które kupują w internecie. Druga grupa to są osoby, które wspierają organizacje i kupują w internecie. Czyli mamy grupę, która przede wszystkim wspiera organizacje plus dodatkowo kupują w internecie, a inna grupa to jest i to dużo, dużo większa, kupują w internecie i być może wspierają organizacje. Mhm. To tak samo, to bym powiedział, że wydatki na tą reklamę, na grupę, która kupuje w internecie i być może wspiera organizacje, były kilkakrotnie wyższe niż na tą grupę, która faktycznie wspiera i być może kupuje. Mhm. I jak gdyby w ten sposób myślę, że trzeba po prostu sobie zadać pytanie, do kogo najskuteczniej jest nam dotrzeć? Tak? Czy chcemy iść do tej grupy takiej bardzo szerokiej i dopiero jak do nich wszystkich dotrzemy, to z tamtej grupy wyłowić tych, którzy chcą nam pomagać? Czy chcemy od razu zdefiniować, my mamy taką wąską grupę i w tej wąskiej grupie poszukajmy tych, którzy robią takie działania, albo to, co im powiemy, będzie bliskie. Na pewno od tej wąskiej grupy trzeba zacząć, nie? Trzeba przede wszystkim zaopiekować się ludźmi najbliżej, a później bardzo często się zdarza tak, że oni są też naszymi ambasadorami i przekonują kolejne osoby. Kiedy mowa o motywacjach darczyńców, to poza tym, że ktoś ich o tą pomoc poprosił, to pojawiają się takie rzeczy, jak na przykład spotkałem się z tym problemem, mój znajomy się spotkał, ktoś mi powiedział, że to jest ważna sprawa i ta organizacja robi dobrą robotę, więc zacznijmy od swojego podwórka i od tego, co możemy. Rzeczywiście czasami bywa trudno i ten fundraising to nie jest łatwa działka, też złotych tabletek ani jakichś takich rad nie ma, ale da się, ja mocno wierzę, że się da i tobie, Norbert, też. Dobra, lećmy dalej, dobrze, słuchajcie, lećmy dalej, bo jeszcze chciałem kilka rzeczy chociażby powiedzieć, czy coś jeszcze do tych elementów, które się pojawiły. Tak, cztery rzeczy. Pierwsza rzecz, fokus na odbiorcę, to znaczy, że ten odbiorca powinien się gdzieś tam w środku znaleźć, pamiętacie? Świetny Mikołaj, to ty? No właśnie, gdzieś tam fajnie jest mówić o tym, że to darczyńca jest centrum zainteresowania, choć wiem, że mamy tendencję zgoła przeciwną. Jeśli mamy pana Romana, który lubi kulturę, lubi edukację, czytał książki od zawsze, to on fajnie by było, żeby mógł przeczytać o sobie. Panie Romanie, dzięki panu zrobiliśmy to i to, udał się koncert, zrobiliśmy wystawę. Niech pan zobaczy, jak pana pomoc, panie Romanie, zadziałała. A propos motywacji, mówiłem wam, więc skipuję dalej. Stara kampania, ale właśnie pokazująca dokładnie to nie pach zmienia, zapewnia dostęp do wody, to ludzie tacy jak ty. I ten fokus na darczyńce, czy tu, bardzo wam polecam. To może być nawet bardzo prosta sprawa w tekście, twoje, ty, razem. Już same rzeczy zaklęte w języku są ważne, żeby pokazać, że to jest coś, co my robimy z darczyńcą, a nie, że my jesteśmy tą organizacją, mamy projekt X, Y i posiedzenie zarządu i raport taki. Nie, pracujemy z darczyńcami i zmieniamy z nimi razem świat. Kolejna sprawa, kwestia historii. Bardzo jest ważna. Tu przeskipuję trochę, albo może nie. Zobaczcie sobie, bo to jest fajne, nie? Zakryt jest fajny.
No nie każdy potrafi tak, ale tak już potrafi bardzo, bardzo wielu. I oczywiście powiecie, no jakiś abstrakcyjny przykład, ale mówię wam o tym, że historia daje rady. Historia daje rady również w apelu fundraisingowym i patrząc nawet na takie postaci jak tutaj te z Pixara, to jest kilka takich rzeczy, które w tych historiach warto zamontować. To, żeby ten apel miał uniwersalną historię, żeby miał jasną strukturę i cel. Nie kombinujemy tutaj, mamy mieć, raz się zdarzyła taka sytuacja, nagle się pojawiło to i później taki suspens i na koniec rozwiązanie, więc szukajmy prostych historii, takich jak opowiadamy przy ognisku. Pewnie pamiętacie historię o dziadku, który się uczył angielskiego, jak sobie pomyślicie o tym, jak ona jest zbudowana, no to nie mamy tutaj żadnej odkrytej Ameryki, wręcz przeciwnie, bardzo, bardzo prostą strukturę, która pokazuje dziadka, który chciał się nauczyć angielskiego dla swojego wnuczka, wnuczki, nie pamiętam. Więc apelujmy w tych historiach też do podstawowych emocji. Starajmy się ludzi albo w jakiś sposób rozczulić, albo w jakiś sposób zainspirować, pokazać im nadzieję, tak żeby oni poczuli w tych naszych apelach historię, emocje, to się wszystko nam wiąże. Czasami bywa tak, że ta historia może być zaskakująca, nie? I zawsze się mówi, co prawda już nie wiadomo, czy Hemingway napisał na sprzedaż buciki dziecięce nigdy nie używane, no ale jak widzicie, można tą historię w trzech wersach napisać i ona może być zaskakująca, więc tak, zaskoczcie pozytywnie, zaskoczcie tak, żeby chwycić za serce i przekonać darczyńcę w tej historii i nie kombinujcie, piszcie prosto, wyślę wam linka do tych tematów później. I ta historia może być opowiadana w przeróżny sposób. Pokazywałem wam mali bracia ubogich. Tutaj mamy zdjęcie i audio, które nagrali u pani w domu, żeby opowiedzieć jej historię. Jadę trochę szybciej, żeby rzeczywiście nie zabierać wam czasu, na któryśmy się nie umówili. Druga sprawa to pilność. Ta pilność jest ważna. Pokażcie darczyńcom to, że tak, dzisiaj, tu i teraz potrzebujecie pomocy, że to nie jest wieczne nigdy, że to jest teraz, trzeba tą pomoc przekazać, żeby rzeczywiście zmotywować ich do działania jak najprędzej. I to może być na banerze, to może być na kartonie, ale to może być nawet na przycisku, give now, przekaż teraz, pomóż teraz. I czy tu, przekaż darowiznę dziś, potrzebujemy twojej natychmiastowej pomocy, to nie dlatego, że nam się pali, choć czasem tak rzeczywiście jest, ale dlatego, żeby darczyńca zrozumiał, że my w tym momencie jesteśmy w procesie pomagania. To nie jest tak, że ta pomoc może przyjść dzisiaj czy za tydzień. Nie. My, żeby działać i pomagać i realizować misję i działać profesjonalnie, potrzebujemy pieniędzy teraz. Forma. A propos pisania, piszemy krótko i piszemy szybko, tak jakbyśmy mówili, później edytujemy powoli. Stosujemy rzeczy, które nas zbliżają do darczyńców, tak jak na przykład przekaż, że. Dla mnie bardzo fajne, bo ja spod Krakowa, więc jak Wiosna napisała na banerze, to się ucieszyłem, że ktoś pisze po mojemu. Stosujmy słowa, które nawiązują do naszej organizacji, na przykład jak wspomóż, a jak dajemy edukację, to dajmy edukację, a nie pieniądze. Nie zbierajmy pieniędzy, zbierajmy wsparcie edukacyjne. Szukajmy fajnych pomysłów na wykorzystanie języka, nie ma rock'n'rolla bez procentów. Fajne hasło, fajny pomysł, dlaczego nie wymyślić czegoś podobnego w swojej organizacji. I dbajmy o jasną i fajną formę graficzną. Tu zobaczcie ten przykład z panią, która mówiła i prosta sprawa, zdjęcie, krótki tekst z apelem i przycisk kontrastowy w naszym kolorze organizacji, tak żeby to wszystko nam działało spójnie. Przykład Amnesty International, kurczę, nie będę teraz opowiadał, bo jedźmy dalej. I a propos jeszcze formy, chciałbym wam zostawić dwie wskazówki takie też stricte techniczne, bo multimedia to ważna sprawa, jeśli chodzi o te apele. Często teraz prosimy obrazem, prosimy na wideo, więc jeśli tworzycie grafikę na komputerze, to tak, korzystajcie z Canvy w swojej organizacji dla organizacji non-profit. Dam wam linka do tego, jak ją pozyskać, jeśli tego jeszcze nie macie, albo kupcie sobie Affinity programy, które kosztują około 100 zł na licencję dożywotnią, więc bardzo wiele organizacji, które ostatnio znam, korzysta z tego typu oprogramowania. Możecie tam stworzyć w Canwie na przykład swoje szablony i dzięki temu wszystkie kreacje będą spójne ze sobą. Możecie tam dać swój brand kit, tak jak na przykład tutaj, nie wiem, sektorowy, ja współpracuję z sektorem i mam tam wszystkie kolory pod ręką, jeśli mamy Canwę dla organizacji non-profit.
A jeśli chcecie zmontować film z Apple'em, to skorzystajcie z programu DaVinci Resolve albo HitFilm. Programy, które są wykorzystywane w Hollywood i składali na DaVinci Avatara na przykład, ale z drugiej strony dają możliwości pracy w zasadzie nieskrępowanej w organizacji. I ja taki film dla Was, kurczę, złożyłem tu, ale nie będę pokazywał, chyba że nam zostanie czas na końcu, żebyście widzieli, że można w godzinę złożyć film z Apple'em w tym programie DaVinci Resolve. A gdybyście nie mieli komputera albo potrzebowali zrobić coś w biegu, to koniecznie spróbujcie tych programów, jeśli ich nie znacie, jak KineMaster czy InShot, które pozwalają Wam poukładać ścieżki na sobie i przeplatać te swoje historie i swoje apele na przykład jakimś tekstem, jakimś przyciskiem, jakąś kolejną sceną. I na koniec jeszcze kilka rzeczy, podsumowania. Te wszystkie apele, o których mówiliśmy, jak widzicie, pokazaliśmy w różnych kontekstach. Lataliśmy w internecie, ale też nie w internecie. Zadziałają nam te zasady w zasadzie tam, gdzie spróbujecie je zamontować, oczywiście pamiętając o tym, że wszystkie te kanały rządzą się jakimiś swoimi prawami, że na Instagram Stories, no to tak, potrzebujemy kontentu wizualnego, a jak jesteśmy w SMS-ie albo na Messengerze, to potrzebujemy tekstu w miarę krótkiego i na przykład linka do strony internetowej, gdzie taką darowiznę można przekazać. Chciałem Wam pokazać jeden z takich przykładów, który zobaczyłem dookoła, w cudzysłowie, bo najpierw dostałem maila, który wyglądał tak, zaglądałem na stronę internetową, wtedy wyglądała ona tak, na Facebooka, a na końcu dostałem list do skrzynki. Jak widzicie, w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie operować obrazem, kolorem i hasłem, sloganem, tym naszym apelem, żeby to całe doświadczenie wokół naszej prośby darczyńca miał spójne. I teraz podsumujmy sobie to wszystko. Jest ten apel. Jeśli ja mógłbym Wam coś radzić, a propos tego, w jaki sposób taki apel skonstruować, żeby Wam się przydał i był skuteczny, to po pierwsze, pamiętajcie o emocjach i wykorzystajcie je w taki sposób, jak najbardziej czuje Wam, podpowiada Wam serce. Po drugie, pamiętajcie o call to action, czyli piszcie człowiekowi, na jaki cel ma pomóc, jaką kwotę ma przekazać, co ma zrobić, żeby ta pomoc była i dajcie mu tam dopięte narzędzie. Tak, drogi darczyńco, tutaj wskocz, tu przekaż darowiznę i daj 51 zł, bo tyle potrzebujemy na. I pamiętajcie o tym, że fajnie jest pokazać temu darczyńcy tą zmianę perspektywy. Jest jakiś problem, jest jakiś trud, jest jakaś sprawa. Razem z Tobą ją zmieniamy. Mamy na to jakieś swoje, unikalne naszej organizacji rozwiązanie. A do tego pamiętajcie o tym, że tak, ważny jest fokus na odbiorcę, ważna jest historia być może, ważna jest pilność, ważna jest forma. Oczywiście trudno jest powiedzieć, że zawsze trzeba to wszystko zamontować, żeby zadziałało, ale warto się zainspirować i stworzyć taką miksturę, która dla Was będzie odpowiednia, która będzie, z którą się będziecie dobrze czuli, ale która też będzie myślała i miała gdzieś tam w sobie zakorzenione to, żeby darczyńca mógł pomóc i czuł się tego zainspirowany. Tutaj macie linka bit.ly/apel-do-darczyńcy i taki pliczek tam się Wam powinien pojawić. Wkleję go zaraz też na czacie, żebyście mogli sobie kliknąć i tam znajdziecie ten diagram, tak jak widzieliście, i kilka linków do rzeczy, o których mówiłem. No i chciałem z Wami pogadać, jeśli tylko jeszcze znajdziemy na to chwilę czasu. Jak możesz jeszcze, Michał, na sekundkę cofnąć się do tego wykresu Twojego, tak, bo już chciałem Wam zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Już jestem. Na kolejność. Moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby te emocje, żeby zaczynało się od emocji, bo to jest coś, co w mojej ocenie jak gdyby otwiera w ogóle ścieżkę do komunikacji z darczyńcą. Najpierw są te emocje, a dopiero później pojawia się, emocje pewnie są często związane wynikają z pewnego problemu, a dopiero później pojawia się rozwiązanie i to call to action, chociaż sam przycisk call to action często jest widoczny od razu, gdzie co zrobić, ale emocje są tak moim zdaniem, chyba że się, Michał, ze mną nie zgodzisz, albo chcesz na coś innego jeszcze zwrócić uwagę, są tym otwarciem. Tak, ja jakby wiecie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że te emocje przeróżnie są wykorzystywane i mamy teraz taki czas, w którym mamy czasami aż za dużo emocji, nawet jeśli ten apel do nas nie przychodzi i chcielibyśmy mieć trochę świętego spokoju, nie? Więc jakby trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ten kontekst bywa przeróżny. Czasami jesteśmy nauczeni jakichś komunikatów, które nas
cudzysłowie tłamszą emocjonalnie, niekoniecznie przynosząc jakąś perspektywę rozwiązania na przykład, nie? I w związku z tym nie jestem nastawiony tak, że zawsze tylko emocje i hura do przodu, bo trzeba z nich zrobić dobry użytek, ale zgadzam się z tobą, Marku, że są pewnym takim otwarciem, zwłaszcza w fundraisingu dla ludzi, do ludzi, do społeczności, do ludzi, którzy głównie reagują na komunikaty emocjonalne i jesteśmy ludźmi, którzy właśnie tak głównie odbierają sprawy, ale widzieliście tam i kwoty, i rozwiązania, i konkrety, więc ich również nie powinno zabraknąć i będą też ludzie tacy, którzy powiedzą, dobra, ty mi tutaj nie pitu, oczywiście upraszczam, powiedz mi na co i ile i dlaczego, nie? I co się z tym stanie, więc bądźmy przygotowani na te dwa scenariusze i próbujmy szyć ten nasz apel w miarę możliwości, na miarę z tych wszystkich elementów o emocjach, nie zapominając. Dzięki. I cóż, ja dziękuję tobie, Michał, że znalazłeś czas, bo wiem, że jesteś zajętym człowiekiem, że znalazłeś czas, żeby poprowadzić takie szkolenie tutaj u nas. Mam nadzieję, że będzie okazja gdzieś powtórzyć albo może zrobić drugą rundę, może jakieś bardziej zaawansowane za jakiś czas. I zachęcam was również do tego, żeby wejść na grupę Fundraiserzy Funny Money, grupę na Facebooku, i podyskutujmy tam za chwilę o tym, co dzisiaj Michał nam przedstawił, o tych apelach, o tych, jakie macie pytania, jakie macie problemy z tymi apelami. Na tyle, na ile to możliwe, to postaramy się pomóc. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Dzięki wam za ciepłe przyjęcie, za pytanie. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania, to koniecznie dajcie znać. Jeśli link do Da Vinci raczej... Właśnie chciałem zapytać, Michał, kiedy się włamałeś na mój komputer? A włamałem się? DaVinci Resolve, Canva, Affinity Photo, wszystko z czego korzystam. Przepraszam, jeśli nie działa link, kurczę, przepraszam cię, Norbert, ale to wiesz co, wpisz tę nazwę w Google'a i pierwszy... DaVinci Resolve, to jest bezpłatne oprogramowanie do składania filmów i jest naprawdę mega. Tak. Nie trzeba żadnych Adobe Premierów, ani innych takich, bo rzeczywiście suma funkcji, która jest w DaVinci, ja nigdy nie dotarłem do jakiejś tutaj... oporów albo czegoś, gdzie mnie zatrzymało i moja kreatywność byłaby jakoś uwięziona przez program. Gorąco polecam. Fajna rzecz. Ja dopiero pierwsze kroki z nim stawiam, ale dobrze wiedzieć. Okej. Ewentualnie jeśli, bo ja nie wiem, czy jestem na tej grupie na Facebooku, ale jeśli bym tam wskoczył, to i mielibyście jakieś pytania albo chcieli podyskutować, to również postaram się coś odpowiedzieć. Wyślę tobie linka w razie czego, to będziemy mogli sobie tam też podyskutować. No tak, Marek, jak zawsze powiem. Tak, Marek, przede wszystkim dzięki bardzo za super moderację tutaj i za wprowadzenie pytań. Ja już więcej nie mam nic mądrego do powiedzenia, też nie chcę się zagadywać za bardzo. Myślę, że masz dużo mądrego do powiedzenia, ale czas jest czasem. Tak. Dzięki bardzo, Michał, dzięki wam wszystkim za udział i obecność i pewnie przynajmniej ze mną widzimy się na następnym webinarze, a z Michałem w przestworzach internetu pewnie też będziecie mieć okazję. Tak jest. Zostawię ewentualnie swojego maila, gdybyście chcieli do mnie napisać, bo na prezentacji miałem na ostatniej stronie, ale nie pokazałem, a tam było wielkie dziękuję, więc zamiast tego dziękuję, to ja dziękuję. No i do zobaczenia gdzieś, mam nadzieję, w przyszłości. Powodzenia w waszej codziennej. Jacek, tam Magda chyba miałaś pytanie odnośnie Funny Money, proszę na grupę Fundraiserzy. Jacek, ja za chwilę linka do DaVinci wrzucę też na grupę Fundraiserzy. O, super. A ja jeszcze raz tutaj tego linka poszło. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Dzięki, do zobaczenia, hej, cześć. Funny Money.pl, wiele okazji do pomagania.